Konferencja dedykowana dzielnym, niezależnym i wrażliwym kobietom, a także tym, które zmagały się lub nadal zmagają z różnymi formami przemocy, dyskryminacji lub niesprawiedliwości, odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Była to już piąta jubileuszowa edycja konferencji. Spotkaliśmy się w Gnieźnie po to, aby zrealizować konferencję Odważne Kobiety. Opowiem Ci moją historię. W konferencji uczestniczą przedstawicielki różnych wielu państw europejskich. Są panie z Niemiec, z Austrii, z Włoch, oczywiście też z Polski, ze Słowacji. I będą opowiadały ich historię życia po to, aby motywować i dać przykład innym kobietom, że w życiu nigdy nie należy się poddawać. Bez względu na to, co by się stało, trzeba zawsze reagować, walczyć o swoje. Te spotkania dają przede wszystkim, wspierają kobiety. Integrują kobiety z całej Europy. Przychodzą na nie kobiety. Po prostu. Takie, które potrzebują wsparcia? Nie tylko. Nie tylko, bo to już jest wymiana kontaktów międzynarodowych. Różne stowarzyszenia kobiece, fundacje kobiece. Nawiązuje się, jest to bardzo dobra platforma współpracy międzynarodowej, ale też z różnymi urzędami. Tak jak dzisiaj Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie. Takie spotkania odbywają się w wielu miejscach w Europie. My z projektem podróżujemy po wielu państwach. Nie tylko Polska, ale też organizujemy konferencje w różnych państwach Europy. We Włoszech zrobiliśmy na Słowacji. Planowane są Niemcy i Austria, to najbliższe. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, zrobiliśmy już konferencję w Kielcach wraz ze współpracą samorządu świętokrzyskiego. Podczas spotkania poruszane były tematy związane z dyskryminacją kobiet, przemocą psychiczną i instytucjonalną, aspektami bycia kobietą sukcesu, jak postępować, aby nie być tą winną, czy też zamienić strach w odwagę. W gnieźnieńskim spotkaniu udział wziął dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz zastępczyni prezydenta Gniezna.